Panie trenerze, pierwszy trener Duszejbajew powiedział, że ten mecz Polacy wygrali nie żadnym elementem taktycznym, fizycznym, tylko dlatego, że jak Chorwaci ich doszli, to oni byli w stanie psychicznie to wytrzymać. Zgodziłby się pan z tym? To znaczy, z jednej strony na pewno tak. W piłce ręcznej zawsze jest tak, że drużyna, która prowadzi, daje się dogonić, ale nie pozwala się przejść, to najczęściej wygrywa. A bardzo często jest tak, że ta drużyna, która dojdzie na remis, potem rzuci tą bramkę na jedną do przodu, to już się ta drużyna, która prowadziła, nie może pozbierać. I zgadzam się tutaj z Talantem, że w tym momencie pokazaliśmy naprawdę nieprawdopodobny charakter, pokazaliśmy siłę mentalną, bo to bodajże dwa razy Chorwaci doprowadzili do remisu i dwa razy my rzucaliśmy bramkę na jedną do przodu i w tej końcówce na pewno to zadecydowało o naszym zwycięstwie. Taka trójca tutaj była, Lijewski, Bielecki, no i Wyszomirski. Zgodzi się pan, że to ta trójka stanowiła ten trzon w meczu z Chorwacją? Na pewno były to najjaśniejsze elementy w naszej drużynie, ale nie zapominajmy, że cała drużyna dzisiaj grała, bo było mnóstwo zawodników, którzy, tak przykład tak jak Michał Daszek, który miał 100% skuteczność i w tych bardzo ważnych momentach on zdobywał bramki. A tutaj mnóstwo osób, też przecież kilku zawodników harowało nieprawdopodobnie w obronie. Oni pomagali Piotrkowi dzisiaj zagrać tak fenomenalny mecz. To są tacy cisi bohaterowie, zawodnicy od czarnej roboty. Jest przecież też, już nie chcę wymieniać po nazwisku, bo to można by całą trzynastkę dzisiaj wymienić. Chociaż Michał Jurecki też, podejrzewam, miał swoją jakiś tam wkład, motywując cały czas kolegów. Więc na pewno też, oczywiście, no, liczą się bramki, no, dla mediów, dla kibiców, to jest takie najbardziej pokazowe, że Karol faktycznie dzisiaj bombardował nieprawdopodobnie bramkę chorwacką, Piotrek bronił piłki, wydawało się czasami w sytuacjach niemożliwych, Krzysiek Lijewski zagrał też doskonały mecz na prawym rozegraniu, ale jeszcze raz powtarzam, to były jasne punkty, w innym meczu może być ktoś inny, liczy się tylko i wyłącznie drużyna. Proszę powiedzieć, jaki jest teraz nastrój w środku zespołu, jaka energia, bo nawet jak z panem podczas tych meczów grupowych rozmawialiśmy, no to widać było pewne takie przygaszenie, że to jest wszystko trudne. To znaczy, ja powiem tak, no, w jakimś tam stopniu chcieliśmy wyjść po prostu z grupy i tak naprawdę bardziej może nie nasz nastrój, my wewnątrz drużyny byliśmy cały czas skoncentrowani na tym ćwierćfinale. Oczywiście no, głosy z zewnątrz, które nas tam krytykowały, które nieraz nie zostawiały suchej nitki na naszej drużynie, powodowały, że ta atmosfera no, nieraz troszkę, no, troszkę było słabo, no, ale pokazaliśmy charakter, pokazaliśmy, że naszej reprezentacji nie wolno nigdy przekreślić, że my mamy jakąś tam taktykę, mamy obrany jakiś plan i tego się trzymamy. No i dzisiaj się to ziściło, dzisiaj się udało awansować do półfinału. Zdajemy sobie sprawę doskonale, że tu nie ma czasu na świętowanie, nie ma czasu na odpoczynek, nie ma czasu na rozpamiętywanie. Wygraliśmy, trzeba iść spać, bo jutro od rana już jest, tak jak mówię, praca nad Danią. Następny mecz jest za 48 godzin, no i trzeba się przygotować do niego przynajmniej tak samo jak na Chorwację.